Bez tajemnic. Podcast. Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Mężczyzna. Fan motoryzacji, piłki nożnej, policjant w czynnej służbie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ten podcast, moi drodzy, będzie się bardzo różnił od innych z dwóch przypadków. Po pierwsze, moim gościem jest Mężczyzna, który jest policjantem w czynnej służbie, i tym odcinkiem kończymy pierwszy sezon podcastu bez tajemnic. A po drugie, dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie, to ewidentnie widzą, że nie jesteśmy do siebie zwróceni frontalnie, zatem ta rozmowa będzie dla nas też pewnym utrudnieniem, ale myślę, że sobie poradzimy, prawda? Mo no, też mam taką nadzieję i też tego żałuję. Tak. No dobrze, to w takim razie przenieśmy się do pierwszego pytania i. Powiedz mi, jak zaczynałeś swoją służbę, to myślałeś o tym, że właśnie tak będzie wyglądała praca w policji, czy zupełnie inaczej? Mm. Zacznijmy od tego, że w ogóle nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. Jakieś tam wyobrażenia na temat tej pracy miałem, tak. Mhm. Też często, jak przechadzałem się gdzieś tam ulicami miasta, mówię, kurczę, gdzie ci policjanci są, gdzie, gdzie, oni, gdzie oni się podziewają, dlaczego ich nie widać w ogóle na, na terenie miasta. No jednak, jednak pewne jakieś tam rzeczy gdzieś się zmieniły, tak, w toku, mhm. w toku służby. No tak, no bo ja nawet jak sam podróżuję miastem, to tych policjantów oprócz z Wydziału Drogowego to oni nie są jakoś zbytnio zauważalni. No tak. Wydział Ruchu Drogowego ma za zadanie dbać tutaj, pokazywać się na tych drogach. Mhm. Oni są głównie od tego, że oni mają gdzieś tam dokonywać kontroli, yy, mierzyć te tak zwaną tą prędkość mhm. y, na radarach. Także oni są widoczni cały czas. Natomiast tutaj policjanci innych już wydziałów, mówię tutaj typowo o policjantach umundurowanych, czyli na przykład z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, oni są wysłani po interwencjach. Mhm. Także możemy ich gdzieś zauważyć przechadzające się po mieście, ale, w tym, y, ale na przykład jeżeli ich nie widać, to nie to, że oni gdzieś siedzą na komendzie, czy, czy, czy po prostu chowają się po krzakach, mhm. tylko są na przykład na interwencji domowej, gdzieś, gdzieś, gdzieś są wysłani przez, przez dyżurnego. Także najczęściej widujemy tych policjantów jednak z ruchu drogowego. Tak. A powiedz mi, bo od tego, od czego chciałem zacząć, to to, czy policja w dzisiejszych czasach to jest nobilitacja społeczna? Czy to jest raczej coś, gdzie nie mówisz wśród swoich znajomych, że jesteś policjantem? Niegdyś policjant no to był człowiek, który coś znaczył w kontekście społecznym. Dzisiaj ta granica trochę się zatraca i myślę, że wędrujemy trochę w bardziej pejoratywne rejony. Rejony specjalnie zobacz, jak bardzo operuję <grych> nomenklaturą policyjną. Ale jak ty uważasz, bo jesteś czynnym policjantem? Wśród moi, wszyscy moi znajomi y, wiedzą, czym się zajmuję, mhm. gdzie pracuję, gdzie y, ja jaki zawód wykonuję. Mhm. Y, też muszę tutaj od razu podkreślić, że liczba moich znajomych od czasu przyjęcia do służby ograniczyła się bardzo. Tak? Bardzo. Spadła, mogą powiedzieć, że diametralnie spadła od... Ja byłem, ja jestem, jestem w dalszym ciągu, jestem człowiekiem, który lubi się otaczać dużą ilością ludzi, e, lubi wychodzić do ludzi, lubi z nimi rozmawiać. Ja nie jestem taki, że się gdzieś tam chowam w domu albo, albo, albo nie, nie lubię nigdzie wychodzić z tego domu. Mhm. Lubię wychodzić do restauracji, do, do, do jakichś tam e, nawet in, e, na imprezy. Mhm. I w momencie przyjęcia, przejścia szkoły policyjnej do wrócenia do jednostki minęło pół roku... Mhm tam pół roku, mówię tak ogólnikowo, to było no gdzieś tam, jasne, wiadomo, 7 miesięcy mniej więcej. E, I od momentu powrócenia do jednostki macierzystej moja, pra, e, moja liczba moich znajomych okroiła się o naprawdę dużą ilość znajomych. Zostali tylko ci, którzy naprawdę okazali się prawdziwymi przyjaciółmi. Ale z czego to wynika? Jak myślisz? Dlatego, że co, Że czuli się nie wiem, zagrożeni, że wykonywali jakieś Rzeczy niezgodne z prawem, czy po prostu nie chcieli się zadawać z gliniarzem? Nie, raczej takich znajomych nie miałem, którzy gdzieś tam by się trudzili jakimiś e, dziwnymi mm. rzeczami, nie, nie, nie do końca legalnymi, e, ale po prostu uważali, że policja to jest dno. To, mm. jest, to nie jest zawód, e, z którym będą się gdzieś tam e, spoufalać. I decydowali się po prostu na to, że nasze stosunki znajomości, przyjaźni, może może przyjaźń to za, za duże nie. słowo, ale znajomości y, zakończą się na tym, na tym etapie. Co było przykre bardzo? No, nie, sądzę, znaczy nie sądzę, nie sądzę, nie, nie wątpię, bo to rzeczywiście przez pracę, która jest normalną pracą, jak każda inna, która stała się takim weryfikantem znajomości, to trochę smutne. Ale jakbyś miał się odnieść do tego, czy to nobilitacja, w dzisiejszych czasach być policjantem, czy raczej przykry obowiązek? To gdzie idziesz? No bez nas ciężko by było. To mogę powiedzieć szczerze. Czy przykry obowiązek? No nie, raczej raczej szedłbym w kierunku tego... Tej Nobilitacji, tak? Tak, tak. Okej, okay. no bo tak na początku chciałbym wiesz, poznać Ciebie, jak w ogóle określasz swoją pracę, czy ona jest dla Ciebie rzeczywiście czymś, czymś ważnym. Dobrze. Z popularnych określeń, które są używane w stronę policjantów, mamy na przykład psy, krawężniki, na przykład gliniarze. Czy ciebie takie. Określenia bolą, czy w ogóle będąc w tej służby nie zwracacie na to uwagi, jak o was mówią ludzie? Jeżeli tutaj mówimy konkretnie w swoim żargonie typowo policyjnym, mhm. to jak najbardziej są dopuszczalne wszystkie formy, nawet takie, których nie wspomniałeś. A na przykład jakie? E... Kurczę, teraz mi nawet, nawet ciężko przytoczyć, jak sobie zaraz przypomnę, to ci, to ci powiem, ale te najpopularniejsze, czyli pies, gliniarz yy, i, i tym podobne rzeczy, yy, to jak najbardziej w naszym kręgu są dopuszczalne. Ale yy, jeżeli pojawiamy się już na ulicy i gdzieś słyszymy z zapleców, że yy, o psy jadą, albo, albo yy, nawet w rozmowie takie, takie rzeczy wychodzą, to też zależy od kontekstu. Tej, tej tej rozmowy z drugim mhm. człowiekiem, tak, mhm. bo jeżeli gdzieś słyszymy z zapleców, że, że psy idą, mhm. no to oczywiście już tutaj te osoby są w naszym zainteresowaniu. Okay. Natomiast tutaj ja osobiście o to się nie obrażam, zawsze, zawsze gdzieś tam podchodzę do tego żartobliwie. Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś ma, idę na jakąś tam kontrolę, wchodzę w jakieś domostwo, ktoś ma kota, no to zawsze do, do ludzi, żeby tak rozładować te emocje związane z mundurem, to zawsze rzucam takim hasłem, czy, czy tym razem kot z psem się na przykład polubią. I, I to u ludzi rozładowuje takie emocje, że nie mają przed sobą jakiegoś buraka takiego, który świeci tutaj napisem. Policyjnym, tylko po prostu mają normalnego człowieka, który też lubi sobie po prostu pożartować z tego. No, oczywiście. No i właśnie tak myślałem, że, że, że tak jest, pomimo, że nie znamy się długo, bo znamy się może raptem pół godziny, to właśnie wydawało mi się, że z takim, z takim zachowaniem będziemy mieli styczność. Dobrze. Jeżeli ta służba i patrząc na nią, jakkolwiek ona jest ważna w środowisku społecznym, to czy ty. Jako policjant, kiedykolwiek nadużyłeś swojej władzy? Nie. Nie, no, nie mogę odpowiedzieć tutaj jednoznacznie, czy nadużyłem, bo nie wiem, w jakim kontekście tutaj mówimy. Jeżeli chodzi o przekroczenie e, granic prawa e, wśród ustawodawcy, który mi dał jakieś, jakieś możliwości, mhm. to oczywiście, że nie. Natomiast są rzeczy, które, e, które po prostu m, możemy delikatnie nadszarpnąć. Które po prostu gdzieś tam skutkują dalszą, dalszym ciągiem interwencji. Ale co to znaczy na przykład? E, mogę ci powiedzieć, takie, takie sytuacje mamy na przykład pana, który gdzieś, to jeszcze za czasów jak robiłem w ogniwie patrolowo interwencyjnym, mhm. e, pana, który gdzieś tam leżał, był, no wiadomo, alkohol, e, mhm. ciepła, e, gorąca, gorąca pogoda, słoneczko świeci, no i gdzieś tam tego pana zmogło i się położył. No i tutaj już e, jadąc na taką interwencję, wiemy, że to może zakończyć się doprowadzeniem tego pana do wytrzeźwienia. Mm -hmm. Natomiast pan tutaj e, budzimy go, jakoś staramy się go, że tak powiem, ogarnąć, żeby go nie, nie, nie brać do nas, bo wiadomo, że za ten nocleg u nas, e, w tym hotelu, że tak powiem. Najdroższym w Polsce. Najdroższy w Polsce z możliwością wypicia e, kubka zimnej wody. No to będzie, będzie, będzie go dosyć sporo kosztował. Dlatego tego pana dziś staramy się. Budzimy go jakoś, chłopie, siadaj tutaj, wiesz, no. podnieś się. Sadzamy go chwilę z nim, rozmawiamy, żeby on z tego takiego amoku wyszedł mhm. i go po prostu stawiamy do pionu. I w tym momencie my dajemy znać, dyżurnemu, czy, yy, czy komuś, kto nam tę interwencję zadysponował, że pan w naszej obecności mobilny, komunikatywny, samodzielnie udał się do domu. Oczywiście od pana wyczuwalna woń, ale po prostu robimy wszystko, żeby go tylko, znaczy może nie wszystko, ale robimy czynności, które możemy, żeby go do siebie nie brać. A temu... o tym decydujecie, czy on pojedzie z wami? Wy decydujecie. My, my decydujemy. My, my będąc nami, dyżurny nam in dysponuje interwencję, my na tą interwencję jedziemy i my w trakcie tej interwencji wiemy, czy my tego pana będziemy ze sobą brali, mhm. czy też go, że tak powiem, odpuścimy i damy mu szansę, żeby samodzielnie do tego domu się tam dostał. To my, my, Czyli w jakim kontekście tutaj mogło być nadużycie władzy, że po prostu bardziej podszedłeś do tego pobłażliwie, aniżeli zgodnie także w stu z Stricte... wytycznymi? Tak, tak, tak. Że okay. po prostu, jeżeli nawet miał gdzieś tą, e, te zachwiania równowagi, widzieliśmy, że daje radę, że to nie będzie zaraz, że zatoczy się i wpadnie pod, pod samochód, to dawaliśmy po prostu taką niepisaną szansę, że chłopie, idź, idź do mm -hmm. domu, idź, dasz radę, idź. Okej. Okay. Bo tak właśnie zastanawiałem się nad tym, bo moje myśli, kiedy użyłem stwierdzenia nadużycie władzy, bardziej kojarzyły mi się z tym, że na przykład podczas przesłuchań Niepotrzebnie używana jest siła. Oj, to w tych czasach, w tych, mówię konkretnie, w tych, w których ja pracuję, mhm. od tych 6-7 lat, takie sytuacje nie mają miejsca. Nie mają miejsca. Teraz, teraz ludzie są bardziej świadomi i mają, że tak powiem, większe możliwości tego, żeby, żeby takie sytuacje eliminować. Mają większą świadomość, gdzie mogą to zgłosić, gdzie mogą pójść. Nagrać to też mogą. Oczywiście, oczywiście. To nie są, to nie są te czasy. Nie neguję tego, że, że kiedyś tak nie było, bo ja w tamtych czasach nie pracowałem, ale śmiem twierdzić, że, że takie sytuacje miały miejsce. Natomiast teraz, w obecnych czasach, nie ma możliwości. Społeczeństwo jest bardziej świadome. No i, i przede wszystkim bardziej. Skomputeryzowane, gdzie wszystko wędruje do sieci, i taki policjant. No wiele było takich przecież przypadków, że ktoś nadużył władzę właśnie w tym cielesnym aspekcie, i, no i już w tej policji nie pracuje, bo ktoś to nagrał. Tak, tak, to, to jest prawda. I moim zdaniem dobrze, bo takich ludzi trzeba eliminować. Z, no nie jest policjantem. On, on nie ma nie nosi munduru po to, żeby pokazywać swoją wyższość, tylko on ma pomagać po prostu. Do tego taka jest nasza praca i, i tym się zajmujemy. Bijcie tak, żeby nie było śladów, jak taki świetny polski film niedawno został wyemitowany. I śmiem twierdzić, że kiedyś mogło tak faktycznie być. No i to było straszne, ale to dobrze, że skoro teraz tak mówisz, w sensie i tak i tak mówisz oczywiście za siebie czy tam za swoją jednostkę. Nie wiadomo jak to się w Polsce wszędzie dzieje i też bardzo chciałbym uwrażliwić nas wszystkich tutaj i oglądających i słuchających, że to jest na pewnym przykładzie. To my nie sądzimy, że tak jest wszędzie. Bardzo często mówi się, że policjanci na czynnej służbie mają bardzo dużą dawkę adrenaliny, dostarczaną różnymi sytuacjami, czy interwencjami, czy samą pracą, czy po prostu obecnością wśród osób, które mają więcej doświadczenia. Czy ty myślisz, że ta praca jest rzeczywiście tak mocno naładowana adrenaliną? Przede wszystkim. Yy... Są zgłoszenia, są interwencje. Je, jadąc na interwencję, my tak naprawdę, jeżeli, pomijam tutaj, że my znamy tam określoną liczbę ludzi z miasta, mm -hmm. bo do tych ludzi jeździ się średnio dwa razy w ciągu dnia albo, albo dwa razy w ciągu, y, w ciągu y, trzyzmianowej służby, także my ich znamy. Natomiast jeżeli widzimy y, w zgłoszeniu adres, którego nie znamy, mamy jakieś tam y, dane dotyczące zgłoszenia, to my tak naprawdę nie wiemy, co, co, co my na miejscu zastaniemy. Mhm. Czy to będzie interwencja typu, że y, u sąsiadów wysłać krzyki i jedziemy, i faktycznie no, gdzieś tam się pokłócili, czy tam już może od y, czasu zgłoszenia do naszego przyjazdu tam po prostu będzie jakaś masakra. Mhm. Także adrenalina pojawia się w momencie zgłoszenia już dyżurnego dla nas, że słuchaj, ja tam wam przesyłam interwencję. Mhm. Od tego momentu już się załącza taki po prostu zastrzyk. To jest taka, taka, taki poziom adrenaliny, włączamy go do czasu przyjazdu zak i zakończenia tej interwencji. Także adrenalina jest z nami cały czas. Cały czas to jest bardzo. Ta praca jest tak, tak naładowana adrenaliną, że. No właśnie, i to przez to, tak sobie teraz pomyślałem, że najczęściej ludzie wiążą się z osobami z podobnej branży, bo rozumieją siebie nawzajem. Aktorzy z aktorkami, dziennikarze z dziennikarkami. Czy w tej pracy też tak jest, że policjanci z policjantkami? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. To kto, kto bardziej zrozumie policjanta, jak nie drugi policjant? Mhm. Także tutaj takie w cudzysłowie, oczywiście mówię, romanse zdarzają się. Są, są, są pary też policyjne, są już małżeństwa, mhm. gdzieś tam małżeństwa inne się z cywilami, że tak powiem, porozpadały. No i teraz obecnie są w związku małżeńskim, w związku partnerskim z, z, drugim, z drugim policjantem po prostu. No kto, kto lepiej zrozumie drugiego policjanta, jak nie. Kto lepiej zrozumie policjanta, okay. jak, jak, jak nie drugi policjant. A wiesz Oczywiście. na przykład o swoim, na swoim przykładzie o takich rzeczach, że na przykład facet ma żonę, ale jego drugą taką jakby, nie wiem, kochanką, albo jak to nazwać, jest osoba właśnie z jednostki? Niekoniecznie z mojej jednostki, ale tak, wiem, znam, znam takie przykłady, także jak najbardziej tutaj dom rodzinny to, to dom rodzinny, tak, a tutaj już niestety... Drugie życie jest prowadzone w ciągu, w ciągu pracy. I to jest spowodowane czym? Spowodowane tym, że bardzo dużo czasu spędzamy z tymi, z tymi osobami. No jednak to jest praca, tak? Mhm. Czasami jest to praca, jeżeli jesteśmy w patrolu w godzinach nocnych, w godzinach porannych, w godzinach popołudniowych. Często też z uwagi na, na braki tutaj ludzi, często mamy służby z tymi samymi osobami. Także tutaj przeżywamy z nimi różne rzeczy. Od, 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 od szczęśliwych interwencji, zakończonych dobrze, tak? zakończonych po prostu jakąś tam sprzeczką, do interwencji nawet jakiegoś tam pozbawienia życia drugiego człowieka, czy, czy takich przykrych. Mhm. Chodzi mi tutaj głównie o przykre interwencje, czy nawet wypadków samochodowych. Ktoś, jak wraca do domu, nie każdy też umie sobie radzić z emocjami. I w domu na przykład nie chce się tym chwalić, nie chce jakoś poruszać tych tematów, mhm. co jest moim zdaniem bardzo złe. Dlatego też stara się jakoś rozładować i wygadać to w pracy. I może. I wtedy się tworzą związki. Tak, tak. Wydaje mi się, że te sytuacje, które dzieją się w pracy, no one wpływają na to, że gdzieś tam tworzą się mhm. tego typu sympatii. A czy na komendzie dochodzi do jakichś takich. Dziwnych, dziwnych działań, zachowań do rzeczy nie do końca etycznych? Yy, nie, nie. Ja się z takimi rzeczami nie, za, nie, nie zaobserwowałem takich rzeczy, yy, takich działań. Wydaje mi się, że, że jednak policjanci mają głowy gdzieś tam na, na karku i wiedzą, yy, mają też świadomość tego, że ludzie mają telefony, tak? Czy gdzieś, jeżeli by była służba nocna i by, i by gdzieś tam w krzakach byli, no to to wiadomo, że to zaraz by było yy, królowie internetu, tak? No i, i wtedy coś takiego jak powędruje, no to na, na, natychmiast idzie sygnał. Oczywiście. A w takim razie, jeżeli... Bo na razie z twoich opowieści wynika tak, że służba w policji bardzo mocno się przez te lata głębokiej komuny do dnia obecnego bardzo się to zmieniło. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście, na tyle na ile myślisz i wiesz, to jak to wygląda? Wszędzie tak jest? Dobrze jak u ciebie? Wydaje mi się, że w jednostkach tych, takich bardziej większych, czyli chodzi mi tutaj o komendy wojewódzkie, powiatowe, to jest to naprawdę na, na bardzo wysokim poziomie już teraz. Natomiast jeżeli chodzi dziś tutaj o komisariaty takie z, z granic, że tak powiem, funkcjonowania, no to tam może gdzieś tam się jeszcze przejawiać jakieś tam delikatne, że tak powiem, niedociągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi tutaj, mówię o większej jednostki, no to nie, to, to, już, to już tamte czasy już, już były, tak. Te, teraz jest nowe pokolenie, nowa, nowa, nowa siła, są kamery, są telefony, policjanci noszą kamery. To już tamte czasy się skończyły. No to skoro policjanci noszą kamery, i skoro wszystko jest udokumentowane, skoro wszystko jest nagrywane, to czy w tych czasach warto pokusić się o danie policjantowi łapówki? Pokusić się? Znaczy, pokusi się osoba, która nie wie, jak to działa. Podejrzewam, że każdy może się pokusić o zaproponowanie policjantowi jakieś tam korzyści, e, tylko niech liczy się z tym, że w dobie telefonów, kamer nagrywanych interwencji, no po prostu skończy, skończy, zarzutem nie ma. Ja jestem, dam sobie, dałbym sobie tutaj po prostu rękę uciąć, mhm. że policjant nawet który nie ma jeszcze kamery, bo oczywiście kamery są wprowadzane, ale nie we wszystkich komendach jeszcze są. Bo gdzie te kamery są umiejscowione na klatce piersiowej? Tak, one są umiejscowione na klatce piersiowej z momentem podejmowania interwencji, że tak powiem są uruchamiane. I uwaga, teraz ten zapis, który jest od włączenia, Aha. on się cofa o kilkanaście bądź kilkadziesiąt sekund w tył. Mhm. Także od momentu, kiedy ja naciskam kamerę, to nagranie mi się cofa. I ono, bo inaczej, ona jest zapisywana, ona cały czas nagrywa, że tak powiem. uwiecznie, cały czas nagrywa. Tak, ale od momentu naciśnięcia i yy, tak jakby, kurczę, nie wiem jak, jak to wytłumaczyć. Od momentu wciśnięcia, Aha. ona jest w, w stanie czuwania i ona cały czas na, nagrywa i nadpisuje. Okej, okay, Ale od momentu wciśnięcia przycisku, ona, że tak powiem, nagrywa, ale cofa się jeszcze o te, bo nie pamiętam ile tam jest, kilkanaście bądź, bądź kilkadziesiąt sekund w tył. Mhm. To jest taki wideorejestrator. Tak, tak, jak najbardziej. I nawet jeżeli policjanci nie mają tej kamery, a ktoś proponuje z samochodu jakąś korzyść majątkową bądź, bądź inne jakieś tam gratyfikacje za, za łagodniejszy, że tak powiem, wymiar kary. Mm -hmm, ja tak naprawdę nie mam. Nie wiem, czy on czasem tego nie nagrywa. Nie wiem, czy on czasem po prostu nie ma gdzieś tam kamery, jakiegoś dyktafonu. No, 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 no. Dlatego policjanci są świadomi tego i dałbym no. mówię tutaj sobie ręką ucięć, że takie sytuacje już miejsca nie mają. A czy. Te sposoby, takie, żeby nie robić tego tak bardzo ofensywnie, czyli nie, że dobrze, wie pan co, to tysiąc i się dogadamy, tak jak było kiedyś. Bo kiedyś jeszcze słyszałem, że ludzie robią tak, że jeżeli na przykład jest pewne wykroczenie, to wkładają pieniądze, załóżmy w dowód rejestracyjny. Noż teraz nie ma takiego rozkładanego dowodu rejestracyjnego. No ale na przykład z dokumentami, które przekazują, to tam wkładają pieniądze. To wtedy myślisz, że mogłoby to się jakoś obejść, czy i tak, i tak kategorycznie. Policjanci nie wezmą. A teraz popatrz na sytuację, że ktoś, kto tak zrobi, zapisze sobie nomenklaturę tego banknotu, jego serię, numer, tak? Mhm. E, przekaże go. Policjant, że tak powiem, wyciągnie ten banknot, e, pouczy tego pana i w tym momencie ten pan leci do, e, do prokuratury czy do wydziału, e, do BSW, te, mhm. tej takiej policji w policji, że tak powiem, okay. i zgłasza i dokładnie daje dane tego banknotu. I teraz policjant od razu z miejsca, jest w tym momencie dokonywane jest przeszukanie tego mężczyzny Aha. i jest ujawniony ten banknot. No i gościu jest tak naprawdę utopiony. Tak. I on leci. I on leci. Także ja jestem... Wstępny. Także lepiej nie warto dawać łapówki. Nie, nie, nie. nie. Poza, <laughs> tym, poza tym osoba dająca łapówkę... To nie jest tak, że ktoś nam daje, wyciąga stówę. My musimy też tą osobę poinformować, że proszę pana, jeżeli pan mi tutaj proponuje korzyść łapówkową, czy tam jakąś korzyść inną majątkową, ja muszę panu powiedzieć, że to jest przestępstwo. Jeżeli on po poinformowaniu po nas o tym w dalszym ciągu próbuje nam tą łapówkę, że tak powiem, albo inną gratyfikację wręczyć, mm -hmm. wtedy możemy tego pana zatrzymać. On musi być przez nas poinformowany, że jest to przestępstwo. Bo wiesz, bo równie dobrze mógłby wtedy powiedzieć, że a, to wie pan, zawieruszyło mi się tam te 200 zł, dobrze, to ja wezmę. Tak, gdzieś tam ze sklepu wychodziłem, nie miałem portfela, no, no tak. podałem tak panu. No, no, Oczywiście. Też takie sytuacje mogą się zdarzyć, no ale to jest jakaś droga z, z, na wybrnięcie, ale jeżeli policjant nic o tym nie powie, to wtedy wiemy, że on to by wziął, ale sądzę i mam po tym, co mówisz, że do takich sytuacji nie dojdzie na bank. Nie, nie nie w tych czasach nie w tych czasach. A czy to jest prawda, że wy macie w policji jakieś nagrody, na przykład za tych, którzy właśnie oferują łapówki? Jest coś takiego? Gdzieś mi się to obiło uszy w sensie, jeżeli, jeżeli złapiemy, że tak w cudzysłowie powiem, łapówkarza, tak? tak? tak. Gdzie, gdzieś tam kiedyś jakaś niepisana do mnie informacja doszła. Że policjanci zrobili łapówkarza, tak, mhm. że gdzieś tam ujawnili go i, i zatrzymali. Nie wiem, jak ta sytuacja się skończyła. Czy, czy faktycznie gdzieś tam jakąś, jakieś pieniążki dostali? Podejrzewam, że tak. Jednak to nie są pieniądze rzędu 2000 czy tam czy tysiąca. To są pieniądze w kwotach 250 zł, 300 max. Bo ty ogólnie nie jesteś z wydziału drogowego. Na całe szczęście nie. nie. nie na jest całe szczęście, szczęście nie. A czemu na całe szczęście? Jest to bardzo zepsuty, wiedział. Bardzo zepsuty, bardzo y, charakteryzujący się tabelkami. tabelkami. I chyba z taką manią obsesyjnej władzy. Wiesz, o co mi chodzi. Y, mógłbyś bardziej scharakteryzować obsesyjnej, obsesyjnej władzy? obsesyjnej władzy, że mają obsesję na punkcie władzy, że zawsze jak do kogoś podchodzą, to już z poczuciem hiperwyższości nad, 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 nad kierowcą. Raczej bym tutaj y, w, poszedł w kierunku y, presji wymaganej przez kierownictwo, że on podchodzi do kierowcy po to, że podchodzi z zamiarem ukarania go, bo wie, że ma nad głową kogoś, kto po prostu rzetelnie mówi, że ma być to i to i, i koniec. Masz wrócić mi po służbie, ma być tyle kwitów i tyle. Bo tak naprawdę to jest prawda, i chyba możesz to potwierdzić, że Wydział Drogowy ma. Dziennie minimalne wartości, jakie muszą przynieść z powrotem na komendę, mówię o mandatach. Tak, tak. I to nie są mandaty tutaj, tak jak mówię, mm, nie wiem, czy to chodzi o 1500 zł, czy 500. Nieważne jest, nieważna jest kwota na tym mandacie, mhm. ważny jest sam kwit. Czyli wlepisz y, starszej pani przechodzącej y, 300 metrów od przejścia dla pieszych mandat za dwie dychy, mhm. no i to jest dla ciebie oczko, nie? To, to jest wynik. To jest przykre. To jest przykre i właśnie chyba przez to, że to jest takie podejście bardzo wynikowe, to być może przez to właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałeś, ten Wydział jest tak zepsuty. Jest zepsuty. Dlatego ja się cieszę, że ja tam nie jestem. Cieszę się, że nie gonie ślepo za tymi, za tymi statystykami, które tam są. Bo przecież w policji oficjalnie się mówi, że statystyk nie ma, tak? No tak. No jak nie ma. A jakie prowadzone działania, na przykład nie wiem trzeźwy poranek, albo akcja prędkość, to co jest później podawane do mediów? No jest podawana ilość złapanych tak, kierowców pod wpływem alkoholu, ilość złapanych y, kierowców y, po przekroczeniu prędkości. Czyli gdzieś ta statystyka jakaś jest prowadzona, tak? No oczywiście. Jest, jest. Także gdyby nie było statystyki, ta, y, ta instytucja byłaby inna, zupełnie inna. No dobrze, to teraz mieliśmy, można powiedzieć, taką... Nie wiem, jak jest w żargonie policyjnym, ale powiem rozgrzewkę. Może u was to się inaczej nazywa, ale mieliśmy taką rozgrzewkę. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do mocniejszych tematów, żebyś mógł nam pokazać, na czym ta praca tak naprawdę polega. Jakie było Twoje najgorsze, najgorszy dzień w pracy? Mówię pod kątem tego, jak pojechałeś na interwencję. Co to takiego było? Co odnośnie najgorszej interwencji, to y, taka, która mi utkwiła w pamięci do tej pory mm -hmm. y, to martwe dziecko to, było, to, była, to była interwencja, która zapadła mi y, mam do tej pory y, w pamięci i mm -hmm. y, y, no po prostu zostawiła zostawiła ślad, wyraźny ślad, bo mówię, pamiętam to do tej pory, jakby to było. Przed chwilą dosłownie się wydarzyło. A co się wydarzyło? Y, kobieta. Stwierdziła, e, mając 4 promile ze swoim partnerem, który miał dwa promile, mhm. że urodzi dziecko w mieszkaniu. No i on, jako oczywiście profesjonalny lekarz, tak, mhm. e, zaczął ten poród odbierać. Aha. No i to dziecko rozerwali dosłownie. Dziecko to ten noworodek, tak? No, dosłownie, dosłownie. Ale no nie chcę wchodzić aż w takie szczegóły, ale ono było jakby rozczłonkowane? Tak. Tak. Było przez ratowników medycznych, było przykryte kocem mhm. na łóżku. Wchodząc do mieszkania, tak naprawdę myślałem, że tam dokonało się, dokonała się jakaś, że tak powiem w cudzysłowie, teksańska masakra. Mhm. Ilość krwi i tego wszystkiego, co, co tam było, to, to jest nieopisana, nieopisana ilość. Natomiast patrzę, że dwie osoby dorosłe pod działaniem alkoholu stoją. Po prostu stoją, stoją żyją, wszystko jest ok. Więc pytam ratownika medycznego, czy tam lekarza, już teraz nie pamiętam. Mówię, co tu się kurczę stało? Co, co, co w ogóle? O, o co chodzi? No i mi w tym momencie mówi, chodź, odsłania mi ten kocyk, którym było przykryte to, 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 to dzieciątko, no i, no i ten widok, nie? nie no to, to, to jest coś super makabrycznego i wydaje mi się, że takiego bardzo traumatycznego przeżycia. No to mówię, to jest interwencja, y, którą ja zapamiętam dokładnie. Y, mogę ją dosłownie opisać krok po kroku, bo ja pamiętam całą. Pamiętam całą interwencję tutaj, y, jak wyszedłem. I wiem, że partner, który był wtedy ze mną y, na tej interwencji, y, też mówił, że to zostawiło u niego ślad. Że jemu się to nawet śniło. No nie dziwię się. bo to, to nawet chyba w mocnych filmach policyjnych aż takie rzeczy nie są pokazywane. No, to, to, to rzeczywiście. A jakbyś miał tak powiedzieć o takich, nie wiem, interwencjach, które nie są aż tak mocne, ale które często się zdarzają? Czyli często na przykład jeździsz na zabójstwo? Nie, 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 nie. Na zabójstwo akurat nie. Też ich aż tak dużo nie ma. Mhm. Są, oczywiście, występują, ale to raczej już Wydział Kryminalny się tym, że tak powiem, bardziej w to się zagłębia i, i tym się zajmuje w porozumieniu z prokuraturą, mhm. pod nadzorem dokładnie bym powiedział prokuratury. Natomiast interwencje, które są częste, bardzo częste, to mogę powiedzieć z punktu widzenia ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz dzielnicowego, mhm. to jest to, że przemoc domowa alkohol i przemoc domowa to jest. Na poziomie dziennym. Ale jak to na przykład wygląda, że kto telefonuje? Sąsiadka telefonuje, że słyszy krzyki? Sąsiedzi to brawa w ogóle, bo, bo sąsiedzi są coraz bardziej czujni. Mhm. Akurat no, mieliśmy ostatnio tą, tą sytuację z Kamilkiem, tak? tak. To chyba każdy słyszał. Tak. To aż normalnie mi się głos łamie, jak, jak, jak o, o tym mówię. No. I o tej takiej typowej znieczulicy. Teraz, w tym momencie ludzie, ludzie telefonują. Szkoły czy tam przedszkola. A jak reagują? wygląda taki telefon, że co, że dzwoni? I, jak, I jakbyś miał tak opisać, od początku do końca taką interwencję przemocy domowej w polskim domu? Jest telefon, że na przykład u sąsiadów słać głośne krzyki, płacz dziecka, płacz kobiety. I tak dalej. Mhm. Jakieś tam, że tak powiem, takie, takie, takie zgłuszenie jest. Jedziemy podskazany adres, pukamy, otwiera nam, załóżmy, yy, opiszę taką sytuację, Jasne. która, która yy, nie miała miejsca, ale znaczy, może miała miejsce, ale, ale teraz sobie takie dokładnie nie przypomnę. Powiem, no, jak to no, powinno wyglądać. Zastajemy kobietę, która jest tam, że tak powiem, zapłakana. Rozpytujemy na okoliczność, no i na przykład kobieta mówi, że mąż w dniu dzisiejszym po powrocie z pracy spożył zbyt dużą ilość alkoholu, co zbudziło w niego agresję, uderzył ją, miał gdzieś ją poszarpać, dzieci gdzieś tam z płaczem uciekły do pokoju, zamknęły się. I wtedy najważniejsze też jest rozpytanie, czy te sytuacje, czy to była jednorazowa sytuacja, tak zwana incydentalna, czy to ma jakiś ciąg trwały. Mhm. Rozpytujemy, jeżeli faktycznie taka jest, oczywiście zakładamy niebieską kartę. Co to znaczy? Niebieska karta to jest y, karta weryfikacji pod kątem y, przemocy w rodzinie. Tam są z, y, scharakteryzowane konkretne pytania, tak? Czy bił, szarpał, popychał, uderzał, y, jakie są obrażenia? Opisujemy całą sytuację, zaznaczając krzyżyki. Okay. I, I później dzielnicowy y, minimum raz w miesiącu. I tak samo pracownik socjalny, typu na przykład MOPS, mhm. ma weryfikować tą sytuację w rodzinie, czy ona się polepsza, czy on dalej spożywa alkohol, czy nie spożywa. Jeżeli spożywa, to robimy wniosek do tej tzw. Zwanej, tak zwanej alkoholówki, mhm. czyli do um, y, miejskiego, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i wysyłamy go na przymusowe leczenie. Aha. I to są takie typowe interwencje, które gdzieś tam na poziomie dziennym zdarzają się. Tych Interwencji jest mnóstwo. Gościa oczywiście zatrzymujemy w tym dniu. E, mamy teraz możliwość wystawienia jemu nakazu bądź zakazu albo dwóch rzeczy naraz, czyli nakaz, e, nakaz opuszczenia lokalu mhm. i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej bądź pokrzywdzonych, tak? Okay. Żeby odizolować osobę stosującą przemoc od osoby do e, doświadczającej tej przemocy. I rzeczywiście, jeżeli przychodzisz na taką e, interwencję, to widzisz, że te kobiety są naprawdę tak dotkliwie pobite. Aż tak dotkliwie nie. Bardziej to są bardziej to są interwencje dotyczące jakichś tam zadrapań, jakiegoś tam zaczerwionego, to tak, tak kolokwialnie mówię, ale zaczerwienionego policzka, tak, mhm. jakichś tutaj wyraźnych takich objawów, że na przykład nie wybite zęby, czy, czy, czy jakieś tam podbite Kwiaki, oczy, czy coś tak. takiego. One się zdarzają, są, ale nie jest to aż tak częste jak właśnie do jakiegoś tam bardziej poszarpania. Okej. Okay. I wtedy zakładacie tę niebieską kartę i na tym wasza rola się kończy. I zatrzymujemy tego pana. I zatrzymujecie obligatoryjnie. Obligatoryjnie zatrzymujemy. Kobiety informujemy, informujemy o konieczności, bo to, to, już, to już nawet jest konieczność, żeby ona przyszła do komendy i złożyła zawiadomienie z artykułu 207, to jest dotyczące znęcania się. Mhm. I w momencie, kiedy ona to zawiadomienie złoży, gościu po wytrzeźwieniu jest przesłuchany też do tej sprawy. I prokurator decyduje, żeby też była świadomość tego, że policja nie wykonuje czynności i wypuszcza sobie gościa, tylko to decyduje prokuratura. Czy my tego pana wypuszczamy, czy my go nie wypuszczamy, okay. czy my go zatrzymujemy, czy nie. Bo też wiele, wiele takich sytuacji śledzę w internecie i jest, że policjanci wykonali czynności i wypuścili gościa. No bo Wy jesteście organem wykonawczym, prokuratura jest organem sądowniczym. Oczywiście. I to, I to my prowadzimy wszystkie czynności pod nadzorem prokuratury. To, żeby była świadomość, chcę właśnie to powiedzieć, żeby to było jasno i wyraźnie. Policja nie decyduje o tym, że my kogoś wypuszczamy. No ale jeżeli na przykład byłaby taka sytuacja, że gościu byłby trzeźwy, a doszłoby do zawiadomienia, że jest przemoc w tym i tym lokalu, to co wtedy? Jest jest oczywiście otworzona procedura niebieskiej karty. Na przykład przychodzi kobieta i mówi, że jej mąż nie pije alkoholu, ale stosuje wobec niej przemoc. Nie, nie? Z, zróbmy to na przykładzie takim, że dzwoni sąsiad, że są krzyki, ale są oboje trzeźwi. Mhm. Przyjeżdżamy na miejsce, oczywiście też zakładamy niebieską kartę i pana też zatrzymujemy. A, też zatrzymujemy. Oczywiście, oczywiście. To, czy on spożył alkohol, czy nie, to nam tylko, że tak powiem, utrudnia w tym momencie sprawę, no bo możemy z nim wykonać czynności, jaką wytrzeźwieje. Mhm. Nie możemy go przesłać, nie możemy mu postawić zarzutu, jeżeli on jest nietrzeźwy. nietrzeźwy. Jasne. Zauważ, że rozmawiamy w tym konkretnym temacie, jeżeli mówimy o przemocy domowej, tylko w kontekście mężczyzny. A jeżeli byłaby taka sytuacja, że on by na nią mówił, a ona na niego, to wtedy zatrzymujecie dwie osoby? Nie, raczej staramy się rozpytać tak naprawdę o co chodziło, i yy, bo bardzo zdarzają się, często zdarzają się sytuacje, że jest po prostu konflikt około rozwodowy, tak? Czyli rozwodzimy się. Ja założę, prawniczka mi poleciła, żebym ja założył, tobie, żebym ja założył jej niebieską kartę, więc jej zakładam, mhm. a jej prawnik polecił, żeby ona założyła jemu. Mhm. I wtedy mamy konflikt, tak? I tak naprawdę bardzo ważne jest rozpytanie. I my już mamy do tego, że tak powiem, pojęcie i wiemy na co zwrócić uwagę podczas takiej rozmowy, mhm. ale bardzo często zdarza się, że to jest po prostu. Niebieska karta jest tylko przykrywką do tego, taką w cudzysłowie mogę powiedzieć, pomocą do tego, żeby rozwód poszedł na przykład z jego winy albo z jej winy. Także to, jest, to się często zdarza. Ale jak najbardziej chcę tutaj powiedzieć, że nie tylko mężczyźni są osobami stosującymi przemoc. Zdarzają się niebieskie karty dotyczące przemocy ze strony też i naszych cudownych, pięknych pań. Ale rozumiem, że to jest statystyka rzędu, nie wiem, 90 do 10? Tak, o, nawet, nawet więcej. 95 do 50. Pewnie, pewnie, tak, tak, nawet tak bym poszedł. Dobrze. Przed chwilą rozmawialiśmy o. Przed chwilą. W tym momencie w zasadzie rozmawialiśmy o przemocy domowej i alkoholu. Czyli o używce. Alkohol jest używką. Czy to jest zdecydowanie najczęstsza używka, z którą masz styczność? podczas pracy w policji? Jeżeli chodzi o takie konkretne interwencje właśnie jakieś domowe, to tak. Natomiast ja boję się interwencji, mogę to powiedzieć śmiało, bo, bo mam tego świadomość, mhm. boję się interwencji e, dotyczących osób chorych psychicznie i osób stosujących, e, osób po prostu pod wpływem narkotyków. A w jakim sensie się boisz? E, boję się, bo nie wiem, do czego te osoby są zazwyczaj zdolne. Osoba chora psychicznie to jest osoba chora. Jej może, jej może uroić się w przeciągu minuty tysiąc innych myśli, które powiedzą, że ja jestem załóżmy szatanem. Tak? Mhm. I ona może by po prostu chcieć zrobić tą krzywdę. Oczywiście ja muszę podczas każdej interwencji zakładać, że ta osoba mi chce zrobić krzywdę, ale no wśród tych osób naprawdę, naprawdę jest to bardzo. ryzyko jest bardzo duże. I wtedy adrenalina, o której mówiliśmy na początku, jest o jeszcze Jezu. wyższa. Ona wtedy buzuje po prostu. Tak samo przy osobach, które są pod, pod działaniem narkotyków. Nie wiem, czy, czy uwierzysz, ale na przykład trzynastolatek mający tam y, 40 kilo i będący rzędu 1,50 m, on potrafi podnieść po, pod działaniem narkotyków. On po prostu ma taką siłę, że, że ty nie utrzymasz go. Mhm. Ja kiedyś tak w cudzysłowie powiem, siedząc na takim nastolatku pod działaniem y, narkotyków mhm. y, wraz z koleżanką, nie mogliśmy, nie mogliśmy go po prostu zakuć. Tak, tak, tak był pobudzony, tak adrenalina z niego, z niego kipiała, te narkotyki wychodziły, że nie szło, nie szło mu po prostu nic. No, nie dało się mu nic, nic zrobić. No w dzisiejszych czasach w ogóle chyba problem narkotyków, niegdyś dopalaczy, jest coraz bardziej zauważalny i chyba linia wieku, od kiedy zaczynają ludzie stosować narkotyki w swoim życiu, bardzo mocno się obniża. Jak zaczynałem e, pracę 7 lat temu, to ta linia, o której mówimy, mhm. była rzędu 15, 16, 17 lat. Może 15 jeszcze wtedy nie, ale 16, 17. Czyli szkoła średnia, tak, pierwsza klasa, chcemy zaimponować tutaj, e, to, to, była, to była ta, ta, ta linia. Mhm. Mhm. Obecnie e, Teraz mamy podstawówkę, 8 klas jest chyba, z, tak. tego, z tego co kojarzę. Tak. No to już od czwartej klasy możemy mówić, że już te narkotyki w szkołach się pojawiają. Już są. To jest strasznie wcześnie. To jest, to jest zde zdecydowanie za wcześnie, bo taki chłopak, można powiedzieć, że spokojnie dziecko w tym wieku, on dostając taką dawkę narkotyku, on po prostu, on, on jemu ten mózg szybko, że tak powiem, ulegnie destrukcji. Mhm. Bardzo szybko. No tak, no bo przecież to są tak olbrzymie dawki a na, na tak filigranowego człowieka i tak młodego człowieka, to już w ogóle sieje kompletne spustoszenie, ale często masz takie interwencje, że widzisz um, dzieci odurzone narkotykami? Coraz częściej. Coraz Naprawdę? częściej. Powiem ci teraz tak, zaczynają, zaczynają się niedługo wakacje. To to będzie ostatnio o! Yy, to będzie coraz częściej, tak? Nawiązując do, do tego, co mówiłem, a chciałbym ci opowiedzieć sytuację z końca roku tamte tamtego. Mm -hmm. yy, jak, jak się zaczynały wakacje, koniec roku, yy, zakończenie szkoły, odebrały sobie dzieciaczki wszystkie dyplomy, wszystko było fajnie i się zaczęło. Ja miałem wtedy akurat służbę od 14 do 22. Mm -hmm. To 90% zgłoszeń, które, o nawet więcej, 95% albo 7% nawet procent zgłoszeń, które były, to były do nietrzeźwych nastolatków: że tu leży, tu w parku leży, tu udurzony narkotykami, tutaj alkoholem, tutaj latają, wybijają szyby. Także to, co się działo w momencie zakończenia roku szkolnego, to było niepojęte. Ale co to świadczy o tym, że mamy taką dewaluację społeczną i coraz bardziej. Te dzieciaki dążą do, do złego, bo to zło jest gdzieś, nie wiem, promowane? Czym to jest spowodowane? Internet, telefony, COVID. Wydaje mi się, że to miało bardzo duży wpływ na to. Te dzieciaki były zamknięte. One nie miały, nie miały jak tego, by, 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 były pozamykane, nie, nie chodziły do tej szkoły, nie miały jak, że tak powiem, nie wiem, um, uczestniczyć w tym życiu takim społecznym, tak? były zamknięte i to tam się zaczęły rodzić y, takie, y, takie problemy. Mhm. Bardzo duży też problem od, od tego momentu zaczął się z y, myślami samobójczymi, z próbami sam, samobójczymi. No Bo, tak, ale zauważ, zauważ, że czy nie wiem, czy, czy, czy tak jest To jest tylko jakby mój, mój domysł, że y, kiedyś też był dostęp do narkotyków, ale chyba nie było aż go, Tyle w sensie, że dzisiaj ludzie, młodzi ludzie przede wszystkim, potrzebują jakichś dziwnych wrażeń, dziwnych doznań. Tak, a, a narkotyki im to w 100% uzupełniają, tak? Tylko skąd oni mają do tego dostęp? O, do tego taki problem to nie problem. Co to znaczy? To nie jest problem. No, zgarnąć 5 gram marychy, kupić, czy, czy tam, czy innego, czy innego środka, to nie jest problem. A to, to znaczy, jest... że tak tego dużo jest w Polsce? Oczywiście, że tak. No jak, jak gościu, który chodzi do czwartej klasy... E... Dziecko. dziecko. Dziecko, no przepraszam, dziecko, które jest y... uczniem czwartej klasy ma przy sobie 20 gram. No kurczę, no to, to coś jest chyba nie tak. No właśnie, ale czy to też jest teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, mówię teraz do wszystkich, i, i, którzy nas słuchają i oglądają i do ciebie, czy to jest spowodowane też trochę wychowaniem i z jakiego domu to dziecko wyszło? Ja bym tego tak nie kategoryzował. Ja, ja nie kategoryzuję, po prostu pytam. Wydaje mi się, że nie. Z tego względu, że bardzo często rodzice, którzy, że tak powiem, nie mają tych pieniążków, mhm. żyją bardzo, bardzo ubogo, te dzieci są, że tak powiem, wychowywane na ulicy, ale są wychowane dobrze. Natomiast tutaj pozornie chłopak z dobrego domu, nie brakującemu na nic, ubierający się, wiadomo, rodzice nie żałują na nic, spełniają każdą zachciankę, to on potrafi być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zepsutą osobą. No tak, no bo wydaje się, tak sądzę, a dzieci nie mam, tym rodzicom, że jeżeli zapewnią mu takie przyjemności typowo ubraniowe, a nie emocjonalne, to wtedy za załagodzą, a takie dziecko dostaje wtedy kociokwiku w głowie. Wynagrodzą po prostu czas, którego nie mogą z nim spędzać, tak? Bo pracują. No właśnie, a, 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 to, a to nie w tym kierunku powinno iść. Jednak dla tego dziecka, które, które jest na etapie tego rozwijania się jest potrzebna ogromna liczba czasu. Ja też również dzieci nie mam, ale, ale będąc, będąc w tej formacji po prostu widzę, widzę jak jest. Te dzieci potrzebują czasu. Potrzebują bardzo dużo czasu i, i takiego. Tak samo te, te bezstresowe wychowywanie teraz y, dzieci sobie pozwalają na bardzo dużo. Na Ale bardzo... na przykład, odzywają się do, do ciebie, że nie wiem, o pies idzie. Oczy oczywiście, że tak, oczywiście, gwizdanie, poniżanie. To jest, to jest na poziomie dziennym. Dziś, jak przechodzisz obok szkoły, gdzie, gdzie akurat jest przerwa, to, to jest to. Raz zrobiłem taką e, nagonkę, że tak powiem, mm -hmm. że przechodziłem po prostu i to, co już mówiły, to, to, to już przelało jakby, jakby swoje. E, Czary ryczy. ryczy. Tak. I zapamiętałem chłopaczków, zapamiętałem, jak byli ubrani. Poszedłem do szkoły, e, poszedłem prosto do pani dyrektor, bo mówię, tak, tak, tak nie będzie. Mm -hmm. e, I porozmawiałem z panią dyrektor. I z panią dyrektor ustaliliśmy i przy całej klasie rodzice e, też przyjechali. Także tutaj tutaj była sytuacja taka zrobiona, że tak powiem już na grubo. Mhm. Bo to, to, co oni wyprawiali, to. To było przegięcie. No to adwocem tego, co teraz powiedziałeś, gdybyś na przykład miał taką sytuację, albo może i nawet miałeś taką sytuację, że zwróciłeś uwagę, no, dziecku. Mm, Zainterweniowałeś i zakułeś jakiegoś gościa, nie boisz się później konsekwencji, że ta osoba ma takie kontakty, lub to dziecko było synem bardzo bogatego, czasami powiązanego z półświadkiem rodzica, że ty możesz przez to oberwać. Czy chodzą tobie po głowie takie myśli? Przy każdej interwencji takie są przy każdej interwencji jest taka myśl czy czasem, czy to nie jest jakiś tam nie wiem, prokurator, który nie ma przy sobie dokumentów, albo albo jakaś inna tego typu osoba. No właśnie. Natomiast ja z tego sporządzam dokumentację. Jeżeli ja zakuwam gościa, który mi tłumaczy, że on jest synem kogoś tam, bardzo wysoko posta postawionego, ja to wszystko opisuję później w dokumentacji. Bo wiesz, on do, ja, na, ja swoje myśli yy, bazuję tylko na tym, co czasami widzę w serialach filmach lub gdzieś z opowieści. I wiem, że na przykład takie teksty czasami mogą w, w głowie policjanta no, zasiać pewną dozę niepewności, że ja pierdzielę, to może ja go w takim razie wypuszczę. Oczywiście, ale ja, ja bym nie odstąpił od, od żadnych czynności. Jeżeli jest faktycznie, on mi mówi, ty słuchaj, bo ja jestem synem tego i tego, będziesz miał, miał problemy. problemy. No, będziesz miał problemy. Ja to opisuję w notatce, że mężczyzna oświadczył mi, iż jest synem tego i tego, będę miał z tym nieprzyjemności. I teraz popatrz, ja mam z tego tytułu nieprzyjemności i ja to od razu spra y zgłaszam sprawę do BSW, do tej policji, w policji, tak? Mm -hmm. A wierzysz naprawdę w policję, że ty jako osoba, no, nie, bo jak mogę o tobie powiedzieć? Niżej postawiona, średnio postawiona, wysoko postawiona? Nie, raczej niżej, raczej, 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 raczej niżej. niżej. No to no ty tak. jako osoba nisko postawiona w strukturze policyjnej, która napisze taką notatkę, ale przymykasz gościa, który jest synem komendanta. To ty przecież i tak, i tak w tej sprawie przegrasz, i ten papier i tak, i tak zniknie. Wierzysz serio, że on by nie zniknął? Odwołałbym się. A poza tym teraz jest wszystko dokumentowane, jest na to pismo nadawana liczba. Jest wszystko, że tak powiem, rejestrowane, dokumentowane. Papier, to, ja, ja powtarzam, to nie są te czasy, w którym papiery gdzieś giną. Naprawdę, naprawdę tak jest? Naprawdę, naprawdę. Oprócz tego, co, co ludzie mówią, że, że jak jest, to ja mówię szczerze, ja w tym pracuję, ja w tym jestem. Papiery w tych czasach już nie giną. Czyli naprawdę nie byłoby takiej sytuacji. No, mo mogłaby znaczy, być? Mogła, no, mogła, no pewnie, że żeby mogła. Jeżeli... Ale wiesz jak jest, że raczej uważasz, albo nawet widzę, że mówisz to z naprawdę mocną pewnością, że takiej sytuacji by nie było. Yy, mogłaby być, tylko że mówię, jakby była, to ja bym wtedy się odwoływał, byłoby zgłoszone. Ja poza tym, no kurczę, no. Raczej, raczej jestem tego zdania, żeby się nie zdarzyła. Jeżeli przełożony byłby, że tak powiem, no, mało inteligentny, to by z tego zrobił problem. Mhm. Natomiast mówię, obecnie twierdzę, że takiej sytuacji by nie było. Najczęściej w policji pojawia się nepotyzm, kolesiostwo, łamanie nie wiem, najprostszych praw. Które z takich rzeczy, które są tak często cytowane w opinii publicznej się pojawiają? Kolesiostwo. 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 Tak, tak, tak. Czyli co? Na przykład jak ja jako twój nowo poznany kumpel idę ulicą i jestem nawalony i coś zrobiłem, to ty raczej przyjedziesz do mnie i mi pomożesz. Na tym rozumiemy kolesiostwo. Pomógłbym, oczywiście. Zresztą zacznijmy od tego, że ja nikomu, podejmując interwencję, ja nikomu nie chcę zrobić, że tak powiem, w cudzysłowie źle. Mhm. Zawsze chcę pomóc i zawsze chcę jakoś wyjść do niego z taką pomocną ręką. I mówię, jeżeli jadę, a zdarzało się, że jeździłem na interwencję do bardzo dużych, do dużej liczby znajomych, mhm. no to jednak zawsze dziś te interwencje starało się rozwiązać w ten sposób, żeby załatwić interwencję, ale nie zaszkodzić. No jasne, ale mówisz, że kolesiostwo, jak jeszcze mogłoby się ono przewinąć? Na przykład, gdybyś mnie zrobił bym czyn no, społecznie zły, to jakby twój kumpel mnie zatrzymał, to ja bym powiedział: Ej, słuchaj, ale ja znam tego Jana Kowalskiego, wejdź do niego, zadzwonię, może jakoś to załagodzimy. Też tak by się to mogło wydarzyć. Pytanie, czy było to, załóżmy, że to jest wykroczenie, tak? Mhm. Załóżmy wykroczenie drogowe. Oczywiście, że tak. No słuchaj, no ja zatrzymuję mamę, mamę załóżmy tam jakiegoś policjanta, tak? No. no i albo patrzę po nazwisku, albo ona mi nawet o tym mówi, tak? No to w tym momencie, no kurczę, no przecież no, jak ja później będę z nim rozmawiał w tej pracy? Ale jak to ja, wtedy mam, z tymi cześć? kamerami? Nie przy... ale pamiętaj, że jeżeli policjant ujawnia wykroczenie, to policjant ma możliwości. Policjant ma trzy, możli trzy podstawowe możliwości. No. Zwrócenie, e, pouczenie, e, nałożenie mandatu karnego bądź skierowanie sprawy do sądu. Nawet jeżeli ktoś by przekroczył prędkość o 40 km za godzinę w terenie zabudowanym, może dać mu pouczenie? Już Ci, już ci od razu odpowiadam. Jeżeli przekroczy, jeżeli mamy 50, mhm. ale będzie jechał 55, mhm. no to wtedy do, prawo jazdy leci do wora. Mhm. Czyli jest zatrzymane, to no. z, tym, z tym dyskusji nie ma. Okej, okay. czyli tutaj nawet jeżeli jesteś tam synem papieża, to i tak nic się nie da. <laughs> Tak. Tak, <laughs> tak. Jakkolwiek, jakkolwiek to brzmiało, to brzmiało synem jak, papieża. Jak, jakkolwiek, jakkolwiek to brzmiało, dokładnie. E, no. Natomiast jeżeli wiesz, no masz tą 50 i jedziesz te 60-70, mhm. no to przecież. No, od tego mamy. Te... To policjant decyduje, kurczę, policjant decyduje, czy on poucza, czy, czy na... nakłada mandat, okay. czy sprawa do sądu. Także jak najbardziej, no, Ojca, ja, ja, ja wtedy to... jakbym był takim ojcem, to ja mówię, no ale wie, no, no, Janek, przecież ja tutaj jestem od ciebie, No tutaj mój, mój syn z tobą pracuje. No i oczywiście, no to dobra, słuchaj, on też musi. Bo jednym z, takim, z, jednym z takich m, rzeczy, które idą na jego korzyść, jest wykazanie skruchy. To nie jest to, że on mi od razu wyskakuje tutaj z legitymacją, że on jest policjantem albo że jego syn jest mm -hmm. policjantem, tylko kurczę, wiesz, od podejścia. Chodzi mi głównie o podejście. Mm -hmm. Wie pan co naprawdę, kurczę, no, 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 no żałuję, no, ja pierdziel, no, no spieszyłem się, tak bije się w pierś moja wina. Yy, no i, mm -hmm. i tu już się zaczyna rozmowa. A wie pan jeszcze zresztą, kurczę, syn by na mnie krzyczą, bo on też tutaj z waszej formacji, <laughs> albo nie wiem, tam z, ze straży czy z wojska. I tu już się zaczyna temat. I ja wtedy widzę, bo jeżeli gościu byłby synem komendanta czy kimś, ale by do mnie leciał, wiesz... Z ryjem? Z ryjem no to nie ma opcji. Kwit i idzie i do widzenia i tak dalej. Albo nawet wniosek. No. A powiedz teraz tak lub nie. Czy zdarza się, znasz osobę, która pracuje w policji i ma jakikolwiek punkt karny? No, no pewnie, że tak. Policjanci to ludzie. Ale no przecież mogą się zawsze dogadać, nie? No, nie, no słuchaj, e, inaczej, powiem ci odwróconą sytuację. E, jedziemy radiowozem. No. Tak? Ja jestem człowiekiem. No i kurczę, no, no, no jestem, jakby nie było. E, no nie wiem, radiowozem dziś przerysuję. No i co? No to, to jest, ja muszę to zgłosić, bo jeżeli ja tego nie zgłoszę, a ujawni to patrol, który będzie ode mnie brał samochód, no to na kogo pójdzie? No na mnie. No tak. No więc ja to zgłaszam. I to jest wydarzenie, od tego momentu zaczyna się wydarzenie nadzwyczajne. Bo każde zdarzenie z udziałem policjanta jest wydarzeniem nadzwyczajnym. Mhm. Czyli jest powiadamiany kontrolny służby, jest powiadamiany mój przełożony, jest powiadamiany komendant i prokurator. Mhm. I jest robiona czasami do błahego zdarzenia. Uwierz mi, że na miejscu znajduje się, przy jednym policjancie znajduje się nagle 20 innych. I są przeprowadzane wszystkie czynności. Aha. I teraz, jeżeli wychodzi, że to była moja wina gdzieś przerysowania tego radiowozu, no to ta interwencja musi zostać jakoś zakończona, tak? A jednym mhm. oczywiście mogą mnie pouczyć, ale mogą mi dać mandat karny, albo mogą mi zrobić wniosek do sądu. Jasne. I znam osoby, osobiście policjantów, którzy faktycznie dostali ten mandat. Dostali, to jest, to jest jak najbardziej no. normalna rzecz. I w przypadku, kiedy policjant dostaje mandat, musi powiadomić swojego komendanta o tym. A czy miałeś w swoim y, życiu, jak już jesteś policjantem, Jakiekolwiek styczności z osobami, które były powiązane z, no po prostu, z mafią. Najprościej powiem. W moim tutaj rejonie takie sytuacje się nie zdarzają. Są jacyś tam lokalni dilerzy i, i osoby udające gangsterów, ale mhm. raczej tutaj takich typowych mafii, to w, w naszych rejonach, tutaj, gdzie ja pracuję, to nie ma. Mhm. A myślisz, że tacy gangsterzy w dzisiejszych czasach są? Na tyle, na ile ci mówili, nie wiem, koledzy, koleżanki z pracy, bardzo niebezpieczni? Tak jak w tych serialach wszystkich? Wiesz co, bardziej przestępcy, no na pewno są, bo takie sytuacje, które dotyczą posiadania broni, no bo to jest na, na mhm. takie niebezpieczne sytuacje, no to na pewno mają te bronie, tylko to już bardziej kontakt jest yy, Bliższy kontakt z nimi mają załóżmy tutaj antyterroryści, tak mhm. to już oni tam bardziej prowadzą tutaj czynności do, do zatrzymania ich i do, do włapania, do, do rozpracowania tych grup przestępczych, na pewno są niebezpieczni, ale mówię, no ja tutaj z nimi takiej styczności, stricte takiej fizycznej, że tak powiem, na co dzień nie mam. No ale jeżeli na przykład teraz musiałbyś zatrzymać osobę która, no, popełniła przestępstwo, to wolałbyś ją unieruchomić bronią, paralizatorem, pałką, czym? Wiesz co, ustawodawca przewidział nam tutaj określoną liczbę środków. No. I tak jak mówisz, jest broń, jest paralizator, jest gaz, jest ta pałka, tylko też trzeba brać pod uwagę to, do kogo jedziemy. Jeżeli ja mam informację, że to jest gościu naprawdę niebezpieczny, że dopuścił się jakiegoś poważnego przestępstwa, i tak dalej, gdzieś tam zabił kogoś, czy tam, czy podobne tego typu rzeczy. No to oczywiście, że ja tutaj nie, nie, będę, nie będę udawał nieśmiertelnego i wchodzę po prostu z bronią. tak? często miałeś takie sytuacje? Z bronią, broni nigdy nie, nie, nie użyłem wobec osoby czy wobec zwierzęcia. Natomiast broń wyciągałem. Broń... Na Broń, nie, nie, nie broń. Niektórzy noszą broń przeładowaną, niektórzy nie. Ja akurat tej broni przeładowanej nie noszę, mhm. ale, ale, ale faktycznie gdzieś tam z broń, broń się pojawiła w rękach odnośnie do, do sytuacji. Ale to jest broń, bo żebyś doprecyzował, przeładowana, nieprzeładowana po prostu nieodciągnięty jest magazynek, czy nie ma w środku naboi? O co chodzi? Magazynek jest podpięty, ale nie jest w komorze, nie ma naboju. Aha, czyli jest pusta. Tak, a niektórzy mają tak, że po prostu tu służby podchodzą, przeładowują broń i mają już w komorze nabój, broń jest przygotowana. Czyli ty takim trochę straszakiem? Tak, tak. Tylko, że też trzeba pamiętać o to, że ona już od razu, że tak powiem, pociągniesz za spust i ona się odpala. A też efekt taki psychologiczny na ludzi działa tak. Że jak ja wyciągam broń i oni słyszą ten metaliczny dźwięk przeładowania, mhm. to też na nich działa. No oczywiście. A policjant, który ma już ten nabój, no to już raczej tego nie zrobi. Mhm. I, 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 I właśnie no, to też działa na ludzi. A zdarzyło ci się, by móc postraszyć delikwenta strzałami w niebo? Nie, 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 nie. To, to mi się nie zdarzało. Jeżeli mam paralizator i yy, jadę na takie interwencje, właśnie, yy, że tak powiem, lokalne, mhm że gdzieś ten paralizator, y, mogę, mogę, mogę go potrzebować, to częściej właśnie sięgam po, po paralizator, bo paralizator działa fenomenalnie. Y, ja jestem w ogóle bardzo dużym zwolennikiem, i y, co najważniejsze, przy włączeniu paralizatora od razu rejestruje się dźwięk, rejestruje się obraz, i osoba, która, w którą celujemy, ma na sobie dwie czerwone kropeczki. Taki, taki laser. Celownik. Tak, celownik. Okay. I to działa fantastycznie, fantastycznie, to działa też to jest efekt taki psychologiczny bardzo. No ale bo ty mówisz, aha, bo ty mówisz o takim paralizatorze. Ja myślałem, że ty mówisz o takim, że muszę do ciebie podejść i jakby mieć z tobą kontakt fizyczny. Ten paralizator działa dwojako. Ma, że tak powiem, te takie diody, które wyskakują z niego, mhm. lecą. To jest tak zwane metoda na kablach. Mhm. I metoda jest druga z przyłożenia. Czyli, Czyli go że strzelasz. przykładamy go do, do ciała. A ten taki, co wyskakują te, te lasery, o których przed chwilą powiedziałeś, to jak to jest? Yy, ma, y, to są kartridże, które są po prostu włączone, włożone do, do, tego, do tego samego paralizatora. Okay. I na przykład y, celujemy w gościa, czy tam w osobę, mm -hmm. i naciskamy spust. I tak on, on po prostu wyskakuje. I wyskakują dwie, dwie takie, dwa takie haczyki, które Aha. wbijają się w ciało. Nieważne, czy będziesz tutaj miał od razu uprzedzę niektórych, nieważne, czy będziecie mieli kurtkę na sobie, puchową czy niepuchową, czy płaszcz, czy jakiś tam inny mhm. kożuch, przebije się. Przebije się, one zaczepiają się o ciało, mhm. takie haczyki, i przez jest pięciosekundowy cykl rażenia. I co z taką osobą się dzieje? No, zazwyczaj pada. Zazwyczaj może sobie krzywdę tym. Tym upadkiem zrobić. Mhm. Także paralizator działa fenomenalnie. My, tak dla ciekawostki powiem, że jak robiliśmy uprawnienia na te paralizatory, mhm. to też musieliśmy z nich dostać. Także to nie było tak, że my nie wiemy, jak to działa. No i opisz te doznania. Oho. Klęczeliśmy w czterech obok siebie. Mhm. Był podpięty pierwszy pan i ostatni pan, a my trzymaliśmy się dodatkowo za ręce. W momencie strzału, jak jeden mąż wszyscy. Puch. Leżymy. Ból, ból niesamowity. 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 Spina ci każdy, każdy, każdy jeden mięsień i nie jesteś w stanie nic wtedy zrobić. Przez jak długi czas? Pięć sekund. I po tych pięć sekundach co wstajesz i uciekasz? Nie, nie, nie wstaniesz. Nie, nie wstaniesz nie wstaniesz. Bo miej świadomość tego, że jak jesteś podpięty i będziesz chciał uciekać, no to ja mogę cię drugi raz. Aha, no tak, bo to się zaczepia o twoje ciało. Tak, tylko to też trzeba mieć niech policjanci mają na uwadze to, że to się nagrywa. Że nie to, że tam kogoś katujemy na ziemi i sobie leży spokojny, błaga o litość. Mm -hmm. Chyba wiemy, do której sytuacji uderzam. Mm -hmm. No, e, tylko niech mają świadomość tego, że to się nagrywa, tak? I działamy oczywiście tutaj zgodnie ze wszystkim. Jeżeli jest osoba unieszkodliwiona, jest osoba już, że tak powiem, z, mamy już ją, no to dostała paralizatorem, zapinamy go. Nie bać się, bo jeżeli on jest w cyklu rażenia, to on nas, on nas tym prądem nie dotknie. Mm -hmm. Także on, będąc rażony, jeżeli my, my go dotkniemy, to my, my tym prądem nie dostaniemy, że tak powiem, jako policjanci. No to, to, to ja kompletnie inaczej sobie wyobrażałem ten, ten paralizator. Nie wiedziałem, że to jest aż taka. To jest taka naprawdę w sumie dobra rzecz, bo po jakimś czasie człowiek dochodzi do siebie, ale w tym jednym konkretnym momencie on jest wyłączony. Jest wyłączony. I on będzie wyłączony jeszcze przez dłuższą chwilkę, no nie? Mhm. A im, im, co jest jeszcze lepsze, że im większy gościu im bardziej jest dokoksowany, no tym bardziej będzie to na niego działało, bo to działa na, na, na mięśnie. Mhm. Jeżeli on ma tych mięśni więcej, no, to bardziej to czuje. Jasne. Jeżeli jest słuchutki, no to, no to coś tam go popieści, poczuje oczywiście, ale zdecydowanie mniej. Dobrze. Chciałbym Ciebie teraz zapytać o, już nie o interwencję, ale o to, jak wygląda szkolenie policyjne? Czy to są rzeczywiście bardzo trudne Ćwiczenia psychologiczne, fizyczne. Konkretnie, tutaj mówimy o szkółce policyjnej, tak. jak, jak się dostajemy. Tak. To jest fikcja. Szkoła, moim zdaniem, to jest w ogóle y, śmiech, śmiech na sali, jak tak mogę powiedzieć. Y, idziemy na tą szkołę, no. jest nam wkładane do głowy dosłownie wszystko. Od y, typowo sytuacji prewencyjnych, kryminalnych, wykroczeniowych, y, robimy tam oględziny, a moim zdaniem. Powinno to wyglądać w ten sposób, że jesteśmy przydzieleni do ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Idziemy na szkołę i uczymy się o tej konkretnie jednej dziedzinie. Mhm. Wracamy do komendy, pracujemy sobie, dostajemy awans do dochodzeniówki. Powinniśmy być wysłani na kurs dochodzeniowca, mhm. czyli uczenia się tej, tych rzeczy. A nie, że my na, na szkole, będąc policjantem OPI. Nie wiem, my stawiamy zarzuty do, dotyczące przestępstwa. My, my przesłuchujemy, kurcze nie wiem, świadków, robimy oględziny, no, no, no nie to, to tak nie powinno być. Czyli ogólnie bardzo mocno upraszczając to, co powiedziałeś, jest to bardzo proste. Tak, kolega, z którym miałem pierwszą służbę swoją, jak, jak już wróciłem do swojej jednostki, powiedział, no to słuchaj, to teraz zapomnij to, co było na szkole, i ja ci pokażę, jak tutaj się naprawdę robi. Mhm. I to jest prawda. Zapominasz o tym, co tam było, y, czego Cię tam uczyli i uczysz się tutaj pracować, bo każda jednostka pracuje na tych samych oczywiście aktach prawnych, ale y, metody są inne, tak? Mhm. Także praca, y, szkoła, a, a praca już y, prawdziwa, taka na, na jednostce to są, to są dwie inne rzeczy. A policjant może podjąć inną pracę? O, to jest, to jest fajny temat. Oczywiście, że może tylko czy on musi napisać raport do swojego przełożonego odnośnie zgody. Mhm. E, wiem, że u mnie w jednostce są policjanci, którzy mają to, taką zgodę, natomiast kolega, który gdzieś tam e, z racji tego, że był w ruchu drogowym, mhm. no chciał jeździć tutaj również jako po, po, po swoich godzinach pracy. Elkom. Bardzo dużo policjantów tak robi. Bardzo, bardzo. bardzo. bardzo, bardzo. No. no i jednak tutaj były mu takie kłody pod nogi wrzucane, tak? że tutaj nie dostał zgody, tutaj znowu nie dostał zgody, tutaj znowu raport pisał. Koniec końców w końcu ma tą zgodę, może, no ale, ale to jest takie utrudnianie, bo to musi być muszą być spełnione warunki. Praca nie może być ym, tak jakby ym, nie, nie może godzić w dobre imię służby, mhm. czyli on nie może być striptezerem <laughs> w, w klubie nocnym czy tam striptezerką. No i nie może tutaj, że tak powiem, musisz być elastyczny, tak? Że jeżeli dostaniesz telefon, że jest alarm bo pan tam ma jakieś myśli samobójcze, no to ty musisz rzucić wszystko i lecieć do roboty, no nie? Przez chwilę użyłeś słowa stripteaserem, a często policjanci korzystają z usług prostytutek? Wiesz co, wydaje mi się, że w tamtych czasach, te, te szczególnie lata 2000, mhm. koniec, koniec lat 90., i, i, a początek, 2000, to podejrzewam, że tak było. Tak było, to, to tam wtedy było w ogóle, w Meksyk się z, z opowiadań różnych policjantów z tamtych lat dział. Mhm. Teraz, teraz nie, teraz nie, teraz policjanci są, są rozpoznawalni, tak jak mówię, są kamery, oni się teraz, teraz bardziej się boją, moim zdaniem. Mhm. Nie wykluczam tego, że jakieś kawalerskie, jakieś kawalerskie tam wlatuje, no to, 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 to się nie dzieje, mhm. ale na pewno w mniejszym stopniu. Ale myśli, że częściej korzystają z uciech pani czy częściej idą w narkotyki? Raczej, raczej jest uciech pań. W narkotyki nie znam policjantów, którzy no właśnie, gdzieś tam... Chciałem zacząć, co powiesz, bo... Ale, jak... ale, ciekawe pytanie, bardzo ciekawe pytanie. I tutaj musiałem się chwilę zastanowić, jakie, jakie grupy, jakich grup więcej znam. Aha. Byli policjanci oczywiście, którzy, którzy gdzieś tam... Brali. Brali, pewnie, pewnie. Tutaj, wiesz, no... Mamy, mamy do czynienia z ludźmi, tak? To, że on wykonuje taki zawód, to nie znaczy, że on jest święty. Oczywiście, że nie. Yy, I takie sytuacje były, ale, ale zdecydowanie więcej już bym tutaj miałbym, miałbym wybierać, to raczej, raczej uciechy pani. No dobrze. No i najbardziej popularna używka w naszym kraju, czyli alkohol. Pije się na jednostce? Na komendzie? Na komendzie nie. To nie są, to nie są tak jak kolejny raz powiem, to nie są te czasy, ale piją po służbie. Dużo? Dużo, dużo. Policjanci dużo piją. Tak jak, tak jak wszystkie służby, które są narażone na, na takie. Na taki uraz mhm. psychiczny jak No go, top trzy to... najbardziej mm, zawodów, które nadużywają alkoholu, to dziennikarze, lekarze i policjanci. No, tam był jeden taki, co miał stół brudny. No Amen. tak, tak. Jak najbardziej, jak najbardziej. No, o, o policjantach mówię, oni, oni święci nie są. Zdarza się tak samo też przemoc w rodzinie ze strony policjantów, prawda? Mhm. To też o tym trzeba, trzeba mówić, bo po prostu to, co mają w pracy, nie radzą sobie z tym, z tymi z tymi emocjami, które są, a emocje są naprawdę duże, bo ja zawsze powtarzam, my się fizycznie być może nie zmęczymy aż tak jak na przykład górnik. Znaczy to jest w ogóle potwierdzone, tak? Mhm. Nie zmęczymy się, ale biorąc pod uwagę ciężar psychiczny, jaki jest tutaj, to jest duży, to jest bardzo. Duży. Na samym początku mówiliśmy o romansach. A powiedz mi, czy jesteś w stanie nawiązać jakąkolwiek większą znajomość z policjantem, czyli że jesteś po prostu kolegą, do aż dobrego kumpla z policji? Czy raczej tam macie takie znajomości, że praca, praca, ale jedziemy każdy do siebie? Nie, cieszę się, że to pytanie zadajesz, bo ja mam przyjaciela mogę tak spokojnie powiedzieć z czystą świadomością, słuchaj, musimy, musimy się kolegować z tego względu, ale to nie chodzi o wymuszone kolegowanie, mhm. tylko ja jadąc z nim na interwencję, ja muszę być pewny, że on mi, kurczę, przy patowej sytuacji, on mi nie spierdzieli za pleców. My musimy mieć do siebie zaufanie, musimy się znać, musimy się też, jakiś kierownik bardzo fajną rzecz powiedział, my się, wy się musicie integrować, musicie mhm. się spotykać, musicie rozmawiać, musicie to po prostu przegadywać wszystkie tematy. Mhm. I my tak faktycznie mamy. Stosujemy się do tego, spotykamy się, rozmawiamy, bo ja muszę być pewny tego, tego, tego człowieka. No, bo... Jeżeli ja wiem o nim wszystko od A do Z yy, i wiem, jaki on jest na interwencji, to ja wiem, że on mi nie ucieknie z tej interwencji. Mhm. W przypadku, kiedy robi się już naprawdę gorąco na nim. No, a takie może po, po, pójdźmy teraz, bo mówiliśmy o stronie kryminalnej, mówiliśmy o stronie niebezpiecznej, a może powiedzmy o takiej stronie z drugiej strony, że jeżeli policjant idzie na interwencję, to też dotykają cię takie, jakby to dobrze powiedzieć, obrzydliwe widoki? Odnośnie tych obrzydliwych widoków, no to, to jest tak, jakby to powinno być w ogóle wypisane w karcie opisu stanowiska, że że mamy z tym do czynienia. Mamy z tym bardzo dużo do czynienia. To są zazwyczaj, wiadomo, zwłoki ludzkie. Mhm. To są ale rozgraniczmy. Wiesz tylko, że ci wejdę w słowo niedrastyczne, a obrzydliwe. Jakieś takie... No to, albo może to, co rozumiesz, to to powiedz. O. Znaczy przez obrzydliwe mhm. to rozumiem właśnie na przykład rozkład, rozkład ciała. To jest, to jest obrzydliwy widok, mhm. ale idąc tutaj też w drugą stronę, na przykład mieszkania ludzi. Mm -hmm, mm -hmm. To jest też jeżeli chodzi o brzydlistwo, to to też jest, y, też jest y, na, po, na poziomie dziennym. Y, ludzie, którzy nie mają y, toalety, albo toaletą jest ich cały dom. I co, jak, jak to wygląda? No wygląda doku, dokładnie tak, jak, jak jak mówię właśnie, że toaletą jest ich dom. Że tam, gdzie są, tam się załatwiają, tam tam tak pocum, to są mieszkanie. takie domy? Są, są. Takich domów jest mnóstwo. I tak jak ja mówię, ja czasami jadę na interwencję do porządnych ludzi, i no naprawdę, którzy mają piękne domy i ja mówię, to chodźcie ze mną, chodźcie. Jakbym mógł, to bym was zabrał, pojechalibyśmy i zobaczylibyście, jak inni ludzie żyją. Wtedy byście doceniali to, co macie. Bo to, co jak niektórzy ludzie mają po prostu w domach, ja, ja, ja rozumiem ubóstwo. Ja rozumiem i ja wiem, że to jest problem, mhm. e, że ktoś na przykład pieniążków nie wystarcza na remont czy, czy na coś, ale to, w, których ja, w jakich ja domach byłem, w jakich mieszkaniach, mhm. To uwierz mi, że nigdy nie chciał się znajdować. No ale bo bardziej Ciebie odrzucił zmysł wzroku, czy zmysł woni, zapachu. Jakbym jak połączył, jakbym. Ja już na te zapachy aż tak wrażliwy nie jestem, jak byłem na początku. Mhm. E, już gdzieś te, te moje nozdrza jadąc na, na, taką, na taką interwencję, one już się spodziewają, że, mo, że może coś takiego być. Mhm. Bo to też wynika z treści zgłoszenia, gdzie jedziemy. I taka dostaje zgłoszenia do takiej obrzydliwej rzeczy, jakby brzmiała? Na przykład odnośnie obrzydliwych to nie, ale na przykład jeżeli dostaje zgłoszenie, że pana nie widać od dwóch miesięcy. Mhm. Sąsiedzi podejrzewają, że po prostu może, może być w mieszkaniu, tak? I mhm. ja jadąc już tam, ja, ja muszę przygotować swoją, swoją głowę mhm. i swój, swoje zmysły na to, że ja mogę poczuć, bądź zobaczyć coś, co nie do końca będzie widokiem normalnym. Mhm. Czyli może to być rozkładające się ciało, może to być pan, który po prostu nie wychodzi z domu, może być osobą chorą, może po prostu w mieszkaniu być tragedia. Mieliśmy zgłoszenie, gdzie w mieszkaniu nie było faktycznie nikogo, mhm. ale był zamordowany pies. Mhm. Także, także to, to też takie, takie rzeczy są. Nigdy nie wiemy do końca, co jest za drzwiami tego mieszkania. A częściej jednak denatami są mężczyźni, czy kobiety? O, tutaj mogę powiedzieć spokojnie, że z mojego doświadczenia e, to mężczyźni. Okay. Mężczyźni w różnym wieku. Od, od 20, może 20, 20 to nie, ale od 30 lat e, w górę. Mhm. A widziałeś kiedyś na własne oczy przestępstwo? Na własne oczy, że w tym momencie, kiedy przyszedłeś, to się ono dzieje. Nie post factum. Przestępstwo, mówimy tutaj o wszelakich przestępstwach, no, czy no, nie mówimy konkretne? o tym, że ktoś ukradł nie wiem, telewizor i z nim uciekał, tylko o takich grubszych sprawach, że nie wiem, że na przykład wszedłeś w ciągu akcji, nie wiem, że gościu komuś groził z nożem i na przykład w to wtedy popełniał przestępstwa, albo że wszedłeś i akurat był, nie wiem, jakiś gwałt. Bardziej mi chodzi o takie, że naocznym zostałeś świadkiem. Tak, 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 to jest y, takie sytuacje, bardzo właśnie są często przy, y, przy przemocach domowych, że gdzieś wchodzimy, słyszymy zza, z zamieszkania, że tam nie tam jest awantura, w tym momencie ta awantura dalej mm -hmm. jest. I y, jeżeli pukamy stukamy, nikt nam nie otwiera, no to wtedy zdarza się, że trzeba wejść po prostu siłą, tak? Nie będziemy czekali, bo nie wiemy, do, no tak, jak, jak nasza zwłoka tam po prostu zadziała. Także zdarzały się sytuacje, gdzie po prostu wchodziliśmy i ta przemoc w, w danym momencie była. I nie z, z, czym to, z czym on stał? Po prostu z, jakby z pięściami, czy Pięść, się... No nie, nie, najczęściej są pięści. Pięści. Naj, najczęściej. Może, może nie będę kategorizował pięści, ale, ale dłoni ogólnie, ręce. Mhm. Tutaj naj, najczęściej ręce są. Także tutaj y, była też y, taka zabawna sytuacja, że policjanci przejeżdżali obok samochodu, y, to akurat znajomi, a mhm. w bagażniku gościu siedział. No, i akurat jak oni przejeżdżali, to on ten bagażnik zamknął. No i się, wiesz, ich, ich to zaciekawiło, co on w tym bagażniku robi. No, no, no i wyszli do niego i wtedy gościł w długą, ale go na szczęście, na szczęście go złapali. <grym> Także też jakieś tam humorystyczne aspekty w tej pracy też się pojawiają. Są, są jest pełno tego, jest pełno. Mówię, tak, takiej sytuacji, żeby tak przypomnieć sobie konkretne, to naprawdę jest ciężko, ale jak ale jakbym chwilę posiadał, to na pewno bym książkę mhm. mógł napisać o tych interwencjach. To na sam koniec chciałbym się ciebie zapytać, czy praca w policji jest pracą jakkolwiek dochodową? Wiesz co, obecnie ja na stanowisku dzielnicowego mhm. ja zarabiam 5 tysięcy złotych. Brutto netto? Już czyściutko na rękę. 5 tysięcy złotych netto? 5 tysięcy złotych na rękę. Do tego do tego Aha. dodatkowo są jeżeli dojeżdżamy tak samochodem mhm. gdzieś tam mieszkamy dalej mhm. e, dojazdy mieszkaniówka mieszkaniówka 13, co to, to znaczy mieszkaniówka jeżeli nie masz, nie masz domu nie masz, nie masz mieszkania mhm. możesz pobierać taki taki e, Taką, kurczę jakby to powiedzieć? Zapomogę? Taką zapomogę, że oni ci miesięcznie dają tam załóżmy ileś tam złotych, tak? To jest chyba w granicach 200 chyba 60 zł miesięcznie. Dobra, czyli 5300 mamy na no, taką mieszkaniówką. Dojazdówka, no to tyle, ile dojedziesz, tyle ci oddadzą paliwa. Tyle, ile kosztuje bilet. Jeżeli masz pociąg Aha. do danej miejscowości. No to wiadomo, że dostaniesz tyle, ile kosztuje bilet miesięczny za pociąg. Jeżeli autobus, to tyle, ile za autobus. Aha, okay. Czyli to wychodzi w granicach tam 200, w moim przypadku 250 zł. Dobra, 5500. Coś jeszcze wchodzi? Raz w roku 13. Mhm. Czyli to jest cała wypłata. No to, czyli byśmy musieli 5500 podzielić na 12. No dobra, załóżmy, że to będzie tam, nie wiem. Ile to by było? Bo 10 na, 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 na 5200, no powiedziałeś 300 zł. Tak. Mu, mundurówka też, też do tego wchodzi. A co to jest mundurówka? Raz w roku dostajesz chyba w kwietniu, to. Tak, chyba w kwietniu. Mundurówkę, czyli po prostu pieniążki, które pozwalają ci uzupełnić Aha. swój sort mundurowy. Większość okay. policjantów, oczywiście, za mundurówkę to pralki kupuje zmywarki i tak dalej. No no bo jeszcze co, w tym polarze rok, rok, rok nie przechodzę? No przechodzę. No, 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 no. Tak, dlatego, dlatego y, to ta, ta mundurówka to też jest w granicach, tam chyba 3, nie, nie, 2 600 chyba jest. No to e, nie tak no źle. Nie jest źle, nie jest źle. Wiesz, ja jeżeli, tak? ktoś, ja. jeżeli ktoś ma y, tam 20, 19-20 lat i przychodzi do policji i na start dostaje, no on, on na start 5000 nie dostanie, no, no, no jasne. bo to też, też y, wiadomo, są dodatki służbowe. Mhm. To też jest wysługa lat, za stopień jest, jest osobna kwota. Mhm. Ale podejrzewam, że z 3700 nie może nawet troszeczkę więcej. Gdzieś podejrzewam, że czwórkę, czwórkę wyciąga ponad czwórkę. No to tytułem końca. Poleciłbyś tę pracę? Albo czy te pieniądze, które zarabiasz, są warte tego, co przeżyjesz w pracy? Jeżeli byśmy skrócili wiek emerytalny do 20 lat, to te pieniądze mogą zostać. Mhm. Bo 25 lat pracując w tej formacji, to ja współczuję swojej głowie i, 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 głowie, i głowie po prostu tym policjantom, którzy mają teraz do przepracowania 25 lat. Bo tak jak mówię, społeczeństwo wie o tym, że my mamy lekką pracę, oni się domyślają, że mamy lekką, bo my, my fizycznie faktycznie nie, nie, ciężarów nie dźwigamy, mhm. ale ciężar jest na psychice i to duży. No i które zostanie z Tobą do końca życia. Na pewno, na pewno. Super. Dziękuję Tobie bardzo za nasze dzisiejsze spotkanie. I tak jak mówiłem, tym samym kończymy pierwszy sezon podcastu Bez Tajemnic. Było mi naprawdę bardzo miło przez ten cały sezon. I jeszcze raz Tobie serdecznie dziękuję. Ja również, ja również bardzo dziękuję. I moi drodzy, spotkajmy się. Tak naprawdę to będzie tylko. Minimalna przerwa, bo wracamy już, już szybko najprawdopodobniej za tydzień. Słuchajcie, oglądajcie i dawajcie znać, co byście chcieli usłyszeć w drugim sezonie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień w niedzielę i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.